Siemanko, z tej strony Elion, ja tu się ze mną jest Młoteczka. Jestem! Dziś tak, jesteś, przywitaj się ładnie. Nie. Ładnie się przywitaj. No już się przywitam się. No. No, ślicznie się przywitała. I dzisiaj pójdziemy kopać... Kanion, który Młocia znalazła. Kanion, który Młocia znalazła, tak. Poczekaj, zapytaj. Oczywiście cały czas budujemy zakład pogrzebowy, żeby tak, nie było. Tak. Musimy nazwać surowców w ogóle i w ogóle. Tak, to w imię rozwoju. Ja tu zdążyłam jeszcze Poczekaj, Młotka na mnie. Pozabijać owce, żeby mieć wełnę. Zrobiłam nożyczki. Młocia przyniosła dużo drewna. Ostrożnie. Aha, ostrożnie, tak sobie skaczę, okej. Bo ja byłam drwalem. Byłaś drwalem. I teraz tak, popatrz, możemy sobie iść tędy, tylko tu ostrożnie. Mamy dużo pochodniów. A nie, sorry, tu zakopałam. Gdzie było? Tam było takie ten, taka dziura była tak jak tutaj, chodź. Tutaj też ostrożnie. No, idę ostrożnie, dziękuję, że mi uprzedzasz. Bo jak patrz w dół, nie widzę, jak zawsze idę. O, i teraz bardzo ostrożnie. Weź zapal pochodnie, zapaliłam już. Już? Dobra. Ja tu nie stawiałam pochodni, bo nie miałam, jak ale tu byłam. Ale tu jest nice, zacnie. Tutaj kopałam ten węgiel, który przerobiłaś na rzeczy. Tak, przerobiłam na rzeczy, zrobiliśmy sobie rzeczy i... Zaraz. Co zepsułaś? Tak, ach ta siatka. Znowu masz haluny? Mam haluny. Wyłącz haluny. Zaraz będę, jak mi przejdą haluny. No to już jesteśmy. Weź, już jesteśmy. Jesteśmy? Tak, ja wezmę i się po prostu wyniosę stąd, okej? Dobra. Bo mam haluny, mam totalne haluny. Dobra, nieważne. Idziemy, Młotka mi tu chodzi. O, słoń. Kanio, o nie. Czekaj, ci wykopię ten. Kotka, dziękuję. Tu słyszę ducha. Uważaj, bo tutaj są tak troszkę, wiesz, już wyższe szkoły jazdy, ducha. Nie? Ale idziemy w prawo czy w lewo, bo tutaj jest też oświetle. Znaczy, ja już tutaj nie chodziłam, ja tylko stwierdziłam, że o, kanion, przyjdę tu z alien, żeby mogła umrzeć. Tam jest dół, to chodźmy tam w tą dziurę. Ale popatrz, tam jest dużo żelaza i węgla. Gdzie? Tu jest tam, dużo... gdzie słoń nas prowadzi. Prowadzi nas. On jest w ogóle... O nie, on jest wyrośnięty. Pająk. Dostałabyś skillofa w głowę. Kurczak. A tu jest ładnie, zobacz, tu jest fajnie wyrenderowało wszystko. Mhm, jest dużo surowców, to będziemy teraz kopać. Będziemy kopać. Musimy mieć dużo węgla, żeby mieć w czym w piecach palić w krematorium. Tak, bo teraz... Nie było. Znaczy było, ale nie widziałam. Nieważne. A Saurona tam nie macie? Nie mamy Saurona, ale możemy zbudować. Żelazo! Tak odnośnie Saurona, kiedyś grałam w Lord of the Rings online. No. I tam była taka misja, żeby w Angmar ukraść Angmarczycom, Angmarczykom ten węgiel dla Saurona. Ojej. Ja tam się wezmę do góry, dobra? Wspinaj się. Proszę, jakie misje. Znaczy, nie no, tak naprawdę po prostu tym Angmarczykom kradło się węgiel. Prawdę mówiąc, nie do końca wiem w jakim celu, ale właśnie przez to, że nie wiedzieliśmy w jakim celu tym Angmarczykom biednym kradniemy ten węgiel, doszliśmy do wniosku, że po prostu Angmarczycy palą oko Saurona. O nie. Jak ukradniemy cały węgiel, to zgaśnie. Słyszę zombiaka, więc chyba jestem gdzieś blisko jakiejś jaskini, wiesz? Tu jest mega dużo węgla. Będziemy kopać tam. Ja mam żelazo. Fajnie. Zrobimy sobie z żelaza nacycniki. Nacycnik, tak jest. Będziemy nieśmiertelne i będę mogła w nocy wychodzić. Lawa! O! Zombie! Nice. Jak tu pierdyknę na dół, to normalnie... Już do ciebie idę, bo właśnie skończyłam kopać węgla. Tu jest jeszcze więcej węgla, jeszcze więcej żelaza. I zjem herbatnika. Jej, ja jem herbatnika w tym odcinku. Daję to aż pół tego, ale za wszystko. Już musiałam cię nauczyć. Młotka trolluło. Między odcinkami tam, wiecie, tłumaczyłam Elię. Jak się je herbatniki? Tak. Ten musisz gryźć, a nie wpychać całe do buzi. Młotka! Dobrze, do buzi. Bo może myślałam się jej dupą. Nigdy nic nie wiadomo. No, a zombiaka słyszę. No bo on tu się w lawie kąpie.
Ukradłaś mój węgiel. Sorry. Tu nic nie ma. Tam coś jest. Tu jest nice. Może nie tak nice, jak powinno być. Widzisz, jaki super znalazłam? Jest Motka super. Poszła na drewno, znalazła dziurę w ziemi. Motka super. Tam jest druga lawa. O, wow, nice. Może ją zakopać, żeby nam nie zabrać krzywdy. A wiesz, że za lawą może są diamenty? Dobra. A po co nam diamenty? Żeby było diamentowo. Ja wiem, po co będziemy robić z diamentów skalple, żeby mieć do prosektorium. Jezus, weźcie ją, naprawdę. No ale będziemy musiały robić sekcję. Ona wie, że mieszkam koło kostnicy i jeszcze tak mi takie coś mówi, no. No to widzisz, dobrze, że mieszkasz koło kostnicy, będziesz miała, wiesz... Nie mam doświadczenia. Pogląd! Jak to powinno wyglądać? Nie mam doświadczenia. Chodźmy. Czekaj, bo ja nie chcę się spalić. Ja ale tą lawę nie zakopiesz tej lawy, bo ona jest tam daleko wysoko. I no, jak ją tak zrobisz, to ona wypłynie. Zakopię, zobaczysz. Mutka, naprawdę nie zakopiesz tej lawy. To bądź, mamy blisko spawna, więc wiesz. No tak, tylko że jak lawę weźmiesz, to po prostu spali się wszystko, w lawie wpłyniesz. Nie wiem, czy wiesz. To się cofnij. Nie. Patrz! Młotka super! Dziś ogarłam byłam. Można przejść. To też zakopać? Zakopaj, tylko ja to muszę oświetlić. Czekaj, oświetlę. Oświetlę i zakop. Kopiesz? Kopiesz. O, patrz, ile tam jest żelaza w ogóle. Gdzie ty widzisz żelazo? No tam. Żelazo, żelazo, żelazo. Stoisz na nim. O, żelazo. Tak nie właśnie myślałam. Nie kop pod sobą, nigdy w życiu nie kop w Minecraftie pod sobą. Nie ma tu nic więcej? Nie ma. Matko, przepływa przez lawę i nic tu nie ma. Chodźmy do duchów. Dobrze, no to idziemy do duchów teraz. Po kostnicy. O, lawa! Uważaj. Uważaj na nią. Ty, ale tam jest jeszcze jakieś przejście, ja tam zerknę, no, co jest. No chodźmy tam właśnie. Zombie jest! Chodź na wodę. Hej, zombie. Tak ogólnie miało nie być PvP, miałeś mi się nie zabijać. Idź mieczem, ja będę oświetlać. Idź. Ale tak jest realistycznie, jak cię mogę zbić. Nie bij mnie, nie próbuj nawet. No idź mieczem, a ja będę oświetlić, to moja sprawa. Nie mogę, że... bo tutaj jest żelazo. Co ja tu widzę? Żelazo, żelazo. Jak trzeba oczyścić teren, żeby było żelazo. Będziesz kopać, jak będzie ten, chodźmy. Trzymaj świecę, idziemy. Trzymam świecę. Dungeon! O kurde, dobra, ty bijesz, a ja bij się z nimi. Tak, młocia mięso armatnie, najlepiej. Nie. Skarby dla mnie. Nieprawda. Znaleźliśmy apati. Co to jest apati? Nie wiem, wszystko zabrałam. Ale będę mogła sobie teraz zrobić łuk przecież. Zrobiłyśmy apati, nic z apati. Co to było jeszcze? A, mamy dużo irona. Zabijamy go, czy robimy sobie ekspiarkę tutaj? Robimy ekspiarkę. Dobra, to nie zabijamy go. Potem niech się sobie kręci. Systema. Niech się kręci. Kręci się tam ku. No to niedobry. A tutaj Mosi Stone jest. Nam się przyda do lodówek tam, wiesz. No to później, wiesz? Albo na krypty. O, to Mosi może być dużo dungeonów. Koło zakładu pogrzebowego zrobimy cmentarz. Słuchaj, z kryptami i z zombimi i... Hmm? Nie da się kogoś zobaczyć. Gdzie my jesteśmy? Weź to kliknij sobie w F3 i jakbyś mogła, to... To co, zbieramy Mosi Stone teraz? Ja zbieram teraz... Boże, drewno, żelazo. Węgiel. Tak. I żelazo też zresztą. Dobra. Tutaj jest. F3. I czym się robiło print screeny? F2? Dwa. Mhm. Ło, aż potem... mi przycięło Minecraft. Dobra, i potem będziemy wiedziały, gdzie jest ten, nie? Tak. Gdzie mamy ekspiarkę i będziemy miały lewle. I mórka, to w ogóle może być lawa pod tym węglem, znaczy za tym węglem, ale to kupimy sobie blisko. Nic nie szkodzi, my jesteśmy nieśmiertelne, mamy blisko respawn. Ale nasze itemy są śmiertelne, uwierz mi. Oj, to już jest gorsza sprawa. Chodź, bo tu jest ciemno. Zaraz, o, popatrz, zrobię ten. Światło. Oświecenie. I się śmieje, no ja nie mogę. Pełne skupienie na kopaniu węgla.
Chyba, że mnie zakopałaś właśnie gdzieś. Nie widzę. Ha, wydarłam dziurę. Fajnie, to wracaj. Tak, myślałam, że mnie zakopała torba jedna, no. Zobaczysz torba. O, i skończył się kill-off. Spoko, mam jeszcze kilka. Bo ci sama zrobiłam. Kurczę, mogłam ci nie robić, bo byś teraz uwięziona. Spoko, spoko, łapką bym wykopała. Widzisz mnie w ogóle? Nie. Nie budzisz mojego nika? Nie. A weź kliknij shifta. Shift. Nie widzę twojego nika. Nie, to ja twój widzę. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tam, gdzie mnie zakopałaś. Nie tędy w ogóle wyszłaś, ja cię zakopałam z drugiej strony, tu się zakopałam. Ja rozumiem, że ty się wprawiasz już w rolę grabarza, ale jeszcze trochę. Smutka. Jan grabarz. Mutka to. Nie mam w ogóle dyrta już. Weź to załataj jakoś. Ja muszę dyrta wykopać. Ja wiem, jak będziemy robić miniaturkę do tej serii, to po prostu na cmentarzu walniemy ci screenshota, jak stoisz z taką łopatą. Chodź, bo mnie zależy. Bo ciebie zwoli. Na grobek, albo, przestań. Albo ja położę sobie, słuchaj, ja sobie założę skina zombie i się gdzieś tak położę na ziemi. Boże, co za młotka! Bo trumnę zbuduję. Co za młotka, w ogóle nie wiem. Kto ją w ogóle wziął? Skąd ona jest? Z internetów! Weźmy tą zakopmy też, tą wodę, tylko muszę wziąć... Grajwla? Nie graj w tym, nie chcę grajwla, chcę tutaj to. Ostatnio sobie siedzę na tym spiku i się do mnie odzywa jakiś chłopiec i mówi: ty jesteś ta młotka z internetu? Nie, ja jestem ta młotka nie z internetu. Młotka z internetu. Tak naprawdę powiedział z internetu, ale wiesz. No to jeden pies. Ale wiesz, że jeżeli ten chłopak cię ogląda, czy coś tam, to będzie widział jakoś. To co? Jeśli doszło do tego momentu w odcinku, tak? Ja już zapacnę tą pochodnę. Mój! Jaka pazera na expa! Ej, w ogóle żeśmy się zakopały. Brawo nam. Ty się zakopałaś, cześć. No weź! Ja tobie przynajmniej lufcik zostawiłam. Lufcik mi zostawiła. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Ona jest łaskawa. Lufcik mi zostawiła. Otworzyłam ci okno i wstawiłam miskę z wodą. Chodź tutaj. Noc jest, chodź. Chodź do mnie, chodź do mnie. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No tu, chodź do mnie, bo tu nic nie ma, chodź. Chodź, bo jest noc, idźmy tutaj. Tyk. Znowu jakąś dziurę w ziemi znalazła. No jak zwykle. Uważaj, żeby nie spać, bo tak wiem. Trochę wysoko jest. Wiem, trochę wysoko jest, ale tutaj zrobimy taki pyk. To jest żelazo i węgiel. To kopiesz ty, a ja będę szukać dalej? Nie wiem. Kopam przed siebie. Pyk. Kopaj przed siebie, tylko nie skopi klocka. Ze swej laski. Ej, bo żelazo spadnie zaraz. Jak żebym mogła ci nie skopać? Spadło znaczy, jakby... żelazo, no. Nie żelazo. Spadło. Spadło. Podniosłam. Nie, bo tam jest żelazo. Cicho, podniosłam. Pyk. 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 Gdzie? Nie ma. To jest kamień jest. To kamień był, ja to podniosłam. Dobra, co robimy? Ja do ciebie zawracam. Co? Ja do ciebie zawracam, bo zeszłam na chwilę na dół. Gdzie jestem? Ten, gdzie zawracasz do mnie, jak ja jestem na dole? No to się dogadały? Okej. Okay. No dobrze, to ja do ciebie zawracam. Gdzie ty jesteś? Ja już jestem na dole. Pierdoło, chodź. Chodź pierdoło wzdłuż tego kanionu. Bo tam już nic nie ma. No to idziemy wzdłuż. Czekaj, najeść się trzeba. Ty, ja też ciasteczki. Dupa rośnie. Dupa rośnie. Dobra. Ja już ciasteczek nie mam, tylko ten. Czekam, maszyna jeszcze i chodźmy. Wcinam. O, pełni się na prawie, co? One mi dają tylko pół. No, ale to takie ciastka w sumie. O pełni księżyca na tkanionem, jak to romantycznie. Chodźmy. Zostawiłyśmy tam węgiel, popatrz. O, jak tam wejść?
Bo ty jakoś tą pochodnię tam postawiłaś. Aha, w ten sposób. No dobrze. Chodź do mnie. Dajesz, ale dajesz, chodź. Też tu mam tak pod dupę se postawić? A jak masz też na dupę? Nie wiem, myślałam, że może dasz tak, mi linę. Bo tu jakieś półki, można te półki zwiedzać, zobacz. Tam też jest węgiel. Dostaniemy linę? Co mam gdzieś wziąć tego moba kurczybladę tam na ten? Węże tam rozciągnij odpowiednio i puść. Tak, nie mam. Węgiel nam spadł na dół. Ciapa. Znowu następny. Żeby zrobić ciapa. Żeby zrobić linę. Ej, patrzymy w ogóle. Są w ogóle liny w Minecraftach? Są, przecież jakieś zwierzaki trzeba trzymać. To jest wędka. Co ma być wędka? Są liny. Taką liną byś mnie nie wciągnęła. Są liny. Mówię ci, że są liny. Da się po nich wchodzić do góry? Nie da się wchodzić do góry, ale da się zwierzaka pociągać. Ciekawe, czy słonia na linie by się dało. Tak, da się. Ej, to... Nawet pandę się da. Rozumiem, że słonia na linie da się wziąć, ale jakbym chciała na przykład ja być wciągnięta na linię, nie. Rozumiem. To są jakieś półki, może zjedzimy te półki, nie wiem. Możemy zwiedzić te półki. Ty zaczęłaś kopać w dół. Nie, to ty też skopałaś się w dół. Dobra, chodźmy jeszcze pierwszym kanionem wzdłuż, a potem pójdziemy na półki. Dobrze. Ale wiesz, my budujemy zakot. Tak, tam jest węgiel. Chodź, ja wiem, mówiłam ci o nim, chodź. Idę. Tu jest dziura, chodź do dziury. Ty idziesz z mieczem, idź. A ja będę oświetlać. Dlaczego ja mam być mięso? Dobra, to idź, ja będę mięso na tym... No to świeć. O, węgiel i żelazo. Czekaj, oświetlmy te wszystkie te brzegi, przecież tu zaraz się coś zespałni. Pochodni nie mam, Boże! Młotka na pochodnie! Kup se. Co? Redstone chyba znalazłam, albo rubiny. Redstone i rubiny troszkę się różnią. Młotka, please. A ja nawet nie wiem, czy rubiny są w Minecraftach. No to takie te są, zielone. To takie te, a... Są smaragdy. No jeden chłop. Jak ty mówisz? Jeden chłop. To ja kopię żelazo tutaj. Kopaj żelazo, nie mamy pochodni już więcej. Coś tam dużo tych pochodni zeszło, bądź szczerze. No to sobie zrób pochodnie z węgla. Nie mam drewna. No to jak? No właśnie tak. Mocia cały dzień drewno rąbała i Alien nie wzięła ze sobą. Co za Alien, nie? Mam nadzieję, że to się nie zepsuje. Mam skrzynkę przecież, no dobra, mam skrzynkę, mam dużo tego... A mam, czekaj, zrobię sobie pochodnie, co się nie zepsuje? No to, co ja tutaj kopam. A co kopasz? Zepsuło się. Co kopasz? Takie czerwone było, ja to kopałam kamieniem, ale się zepsuło się. Nic nie wyrzuciło mi. Chodźmy, tam jest lawa. Było to pod twoimi nogami. Tam jest lawa, to jest żelazo. Żelazo, to jest żelazo kopam. To jest lawa. I się topić. Młotka, mamy złoto! I mamy chyba kopalnię. Ale nie będę śpiewać piosenki o złocie. Mamy kopalnię, bo ja tylko jakieś drewno wykopałam. Mamy kopa... A, to czerwone! Widzę. Ty, nie, ja tu to... znalazłam jakieś pale. No to jest kopalnia! Poczekaj! Czekaj, ty wykopałaś to zwykłym kilofem, tak? I to się zepsuło? Tak, kamiennym. Tego się nie da w ogóle wykopać, trzeba żelazo przetopić. Mamy żelazo? Mamy żelazo. Mamy piecyk? Nie mamy piecyka, zaraz zrobimy. Mamy crafting? Zaraz. Organizacja, ma droga, organizacja. Organizacja, już. Dobrze. Już, raz. O, szkielet strzela do mnie. Ty mnie broń, ładnie, proszę cię bardzo. A on się palił od lawy. No i dobrze, paliło. Po co mam go jeszcze bić? Po to, żeby się niech cierpi. Dobra, heja banana. Tu mamy piecyk. Odsuń się. Ale dziwny piecyk. Dobra, mamy iron, mamy tego i heja. Patrz, jaki fajny koblowy piecyk. Jaki zajebisty. Tamten nie był taki. Był. Nie, jeden był taki chyba stonowy, drugi był taki, ale fajny. Ej, podoba mi się. Chyba z takim modelem deskingu zainstaluję poza mamami. Dobrze. Tu jest złoto, w ogóle złoto też trzeba wykopać. Ale to też jest żelazem. Tak. Pomogę ci z tym węglem. Dobrze. Okej.
No i tak generalnie to budujemy cały czas ten budynek. Zakład, tak, oczywiście. Tak. Wcale się nie szlejemy po podziemiach. Nie, w ogóle nam nie jest fajnie razem grać i w ogóle nie szlejemy się po podziemiach i w ogóle nie zbieramy węgla, żeby przytapiać ludzi. Ale wiecie co? Przytapiać ludzi! Co ty chcesz, przepraszam, ich przytapiać? Zdradzę wam tajemnicę. Na końcu przytopimy łódkę. Młotka jest ze złota i będą monety z tego. Daj mi drewno, masz drewno? Kupce. Daj mi drewno! Nie mam. Skąd mam mieć drewno? Dobra. A, tu pochodnie było. Młotka, daj drewno! Nie mam drewna! Całe zmarnowałaś na jakieś badziewia. Młotka, zobacz, co tam jest! Zobacz, młotka, zobacz! Gdzie jest zobacz. Tam? Zobacz, tam, zobacz! Gdzie jest tam? Zobacz, tutaj jest tam! Tu jest tam. Tylko właściwie, zobacz! Ty, wagonik zobacz. Do zwłok! No zobacz! Wagonik do zwłok. Gdy spadnie tylko. Idziemy tam od razu? Oczywiście, a tak w ogóle to ja bym prosiła, żebyśmy zbierały tory. No, raczej. Dobra. Czekaj, bo tu gdzieś kopałam i się zgubiłam, gdzie ja kopałam. Bo mi kazałaś paczać. No, a dziwisz się? Mamy wagonik do zwłok. Oj, i ciemno. Mamy kopalnię. Mamy tak, mamy jakieś pile of ashes, nie wiem co to jest. Dwa. Jakieś prochy. Ciekawego. Same prochy. Możemy skopać. Coś na pewno da się z tego zrobić. Pewnie tak. Alchemia. Skrzynka, nie uciekaj. Strollowała cię skrzynia. Dobra, mam tory i mam ten. Młotka. Czekaj. Ale ta kopalnia jest taka w chuj, że ja pieprzę po prostu. Jak ty mówisz na nagraniu, Elien, dzieci cię oglądają. Zobacz, dziecko moje drogie, zobacz jaka to jest duża kopalnia, zobacz. Pajęczyna. Już. Chodź, zobacz jaka to jest duża kopalnia. Da się pajęczynę zbierać? Tak. Będziemy miały na ten. Będziemy miały na wełnę. Będziemy kopać zaraz kopalnię. Czekaj, tą lawę ale ta kopalnia, zobacz jaka jest duża kopalnia, nie wiesz lawy, zobacz jaka jest duża kopalnia. No się ja tu kończy. Ja tam byłam. No się tu kończy. Nieprawda, bo nas jeszcze od góry tam. Kończy, trzeba się wydostać z tej kopalni. Weź i zrób screena, jak możesz, że mamy tu kopalnię. No dobrze, F3, F2. Już zrobiłam. Dziękuję. Ja idę zakopać tą lawę. To idzie zakopać tą lawę, a ja wezmę i popiolę węgiel i tutaj drewno, które potrzebujemy do robienia lepszych kilowków. Generalnie tych surowców tutaj jest dużo. Dobrze, będziesz będziemy tego zakład pogrzebowy budować. Ale będziemy cały odcinek kopać surowce, rozumiesz? Może choć zwiedzimy, a potem pokopiemy te surowce, co? Oj tam, nie. Chodź, młotka. I się cieszą, że walimy kilofami w ścianę. Zakopałaś lawę? Tak, tylko ona się musi jeszcze odejść, znaczy... Nie zakopałaś, musimy zakopać jeszcze raz. Dobrze zakopałam, chodź. Nie zakopałaś lawy, mówię ci to. No to zrobię ją jeszcze raz, czekaj. Mówię ci to ja. No bo ona się rozmnożyła. Bo mówię ci to ja. Teraz jest zakopana. Dobra, super. Jeszcze ją całkiem w ogóle tutaj opierdzielę kamieniem. Opierdzielę kamieniem całkowicie. A ja mam tutaj tak, raz, dwa. Dobra, raz. Masz już żelazny kilof, żeby wykopać złoto i to czerwone? Si. Ty będziesz kopała złoto, a idę po to czerwone. Tu leży ciebie kilo, wbierz go, póki nie zniknął jeszcze. Masz obok za sobą. A ja idę kopać to czerwone. Mam. Co to jest? To jest rubin. Rubin. Na co mam rubiny? No pewnie coś z tego można zrobić, tak? Lol, fajne. Żelaznego kilowka używamy tylko... Dobra, widzę, że wykopałeś super złoto. To ja już wykopię. Oj, bo węgiel był. Węgiel! Młotka, węgiel ważniejszy od złota. Po co my możemy ze złotem zrobić? Zjeść.
Dobra, tak generalnie rzecz biorąc, to mam tak. Czemu mamy jeść złoto? Nie wiem, mam jakieś apatite, nie wiem co są apatite, i mam rubi, i mam irona jeszcze trzy nieprzytupione, dwie skrzyneczki, grajwla, trochę węgla, wózeczek, trochę golda. Może ej, ty zwinęłaś mi ten pikaks żelazny? Tak, zwinęłam specjalnie, proszę bardzo. Dziękuję. Żeby nie zniknął, bo on może znika szybko. I mam jakieś... Zobacz sobie, co ja mam w ogóle. One były jakoś dziwnie porobione. Nie były w jednym tym, tylko były porozwalane. Widzisz co? Dziwne. No nie? To jest chyba coś do alchemii, czy do czegoś. Dostałam achievementa za wzięcie tego. O, a ja nie dostałam. Daj mi też. Zobaczymy, czy jest. Nie, nie. Albo nie założam. Aś. Dobra, robimy skrzynkę. Co? Zrobimy tu skrzynkę, bo tu jest gdzieś blisko, nie? Jak wejście. Gdzie jest w ogóle wejście? Wejście jest tam. Tam. No tam jest wejście. No tam. Musimy tędy. No tutaj dobra. Znowu drugi level kopalni minąć. Musimy teraz iść tu. I tędy. Tam jest jeszcze druga odnoga w ogóle. O, żelazo. Gdzie ty jesteś? Poszłam w stronę wyjścia. Okay. Wrócić po ciebie? Nie, jestem. Tylko wstałem tutaj. Oświetliła. No, no i żelazo. Widzę żelazo. Żelazo i... Wyjście tam na górę. Będzie tu, o. Chodźmy. Chodźmy do domku, może jest dzień i zaniesiemy to wszystko, co? Dobrze. Ej, słyszę... Słonia. A, słonia, dobra. I świnkę. Chodź, bo jest dzień, zaniesiemy to wszystko. Zrobiłem screena? Zrobiłam screena, czekaj, bo to się jakoś tędy wychodziło. O, tędy. Tu. I jesteśmy. Enderbana słyszę. Może się zgubił. Generalnie mogłabyś to oświetlić, to wejście, żebyś mi wiedział, gdzie to jest. Dobrze. Tu. To ja sobie tutaj oznaczę pochodniami. Na górze. No, zaraz oznaczam na górze pochodniami.